Cześć, witajcie, jestem Czkodacie w kolejnym odcinku z gry God of War na naszym kanale. Ogólnie patrzę, mam 4000 expa, więc można to wykorzystać. Zacznijmy od tego, bo tutaj już patrzyłem, co mam nowego. Mamy Lewiatana. Ulepszenie Lewiatana. Wyceluj i wstrzymaj R1, aby wybrać 3 cele na jednym przeciwniku lub 3 oddzielne. Okej. Precyzyjna wymaga poprzedniej umiejętności. W momencie uderzenia kombinacja precyzyjnego rzutu wywołuje teraz olbrzymią eksplozję. No ok. Kolejne. Podczas biegu wciśnij R2, aby wykonać potężny atak ze skokiem. Naładowanie wieczne jest mrożone przy każdym wtycznym trafieniu toporem. Dobra, tu mamy naszą tarczę, która nie była zbytnio ulepszona, więc nic z tym nie zrobię. Tak szczerze patrzę. Mógłbym troszeczkę ulepszyć naszego Kratosa pod innymi względami niż siła. Mam 77 siły, trochę obrony, co no, mówię, że nie jest tragedią. A reszta to jest tragedia. I myślę, że w końcu zainwestujemy w Atreusa. Nie w Lewiatana, tylko w Atreusa. Dobra, a teraz będzie pomagał Kratosowi, gdy wrogowie będą pod wpływem pewnych efektów, będzie atakował. Kupimy chyba wszystkie perki. Kiedy Atreus się waga, możesz wykonać kombinację ruchów, jeśli Kratos trafi tego przeciwnika z daleka. Gdy wrogowie są blisko, Atreus może wykonywać różne ataki zadające obrażenia od ogłuszenia. Dobra, i kupmy wszystko, zwiększa zdobywane wrażenia i inne pierdółki. Chyba co mam tu? Wciśnij R1 po wykonaniu w ostatniej chwili bloku, aby skontrować atak uderzenia tarczą. To byłaby fajna rzecz. Kupię. I dajmy coś tu. Zostałem w walkę w zwarciu. Wymaga poprzedniej. No to mnie już nie stać. No, mógłbym kupić szczerze. Albo kapkę pozbierać jeszcze expa i kupić Furię Lewiatana. Tak będziemy robić chyba. Ja trochę się rozchorowuję, dlatego będę co chwilę się tak wyciszał. Ale dobra, zaczynamy. Może naprawimy most tam z dołu? Szczerze nie do końca pamiętam, co robiliśmy, dlatego tak się trochę przebiegnę. Widzę jakieś części mostu. Coś tu było. Tu jest most, tam jest druga część. Dobra, podejdźmy do tego. Dobra, coś się stało, tak sądzę. No to do dzieła! Uważaj! Ja
gada. Dlaczego nas atakują? To nie miejsce dla nas. Ty gra, to jesteś taki oschły, że naprawdę. Chyba teraz z tej strony. Chwila. Włączone razem przypominają runę. Ale to bez sensu. Chodź, wróćmy do misy z piaskiem. Tam coś widzę. Mogę tu niby popłynąć, ale nie wiem, czy na razie chcę. To... jak to patrzy oczami dziecka? Na wojnie żołnierz widzi piękno w rozlewie krwi wroga. Reszta traci sens. Czasem nawet bezpowrotnie. Ty... sporo o tym wiesz, prawda? Wojny toczy się w dwóch celach. Przetrwania lub zysku. Bitwę może wygrać lepsza armia. Ale wojnę wygrywa ten, kto jest gotów poświęcić wszystko dla zwycięstwa. Tych tu chyba nie było. Ojcze! Kolumny i pierścień tworzą elficką runę! Narysuję. Chłopcze! To znowu głosy. Ale inne. Mniej gniewne. Prosiły o pomoc. Jesteśmy tu po światło. Nie obchodzi mnie, czym są i czego chcą. Ciebie nic nie obchodzi. Masz coś do powiedzenia? Nie. Lug. Co się dzieje? Rony, zobacz! Ojcze? Tak. Głosy, które słyszałem, ciężko było je rozróżnić, ale wydaje mi się, że w tle słyszałem mamę. To niemożliwe. Wiem, co słyszałem. Atreusie, dosyć. Ten wygląda inaczej. Spójrz na te rogi. Staj za mnie. To nie brzmi dobrze. Nie podchodź do klatek. Czemu są zamknięte? Nie znam odpowiedź. Drauzy. No zaraz będą otwarte. Przygotuj się. Co? Mam nadzieję, że było warto.
albo tam dalej. Tak się to robi. Warto wiedzieć, czy to się niszczy, no więc cofam to. Szczerze to mi się chyba podoba bardziej. Dobra. Weźmy na razie to. A i z umiejętności użyłem tą furię Lewiatana. Przez jego wciśnienie R2, aby wykonać potężny atak ze skokiem. Chyba chodźmy dalej. Możemy iść dalej? Szkoda, że zniszczono, bo on tam wszedł. Ciemny elf! Uwaga! Chyba to trzeba znaleźć w takim razie. Widać, to się właśnie otworzyło. Nieźle. Sprytne. Bardzo sprytne. O! A mogę poprosić? Widzę kolejną, tylko nie wiem jak się tam dostać.
Dobra, zjeżdżamy w dół. Ten korytarz doprowadzi nas do świątyni? Przekonamy się. Dobrze myślałem, że to jest ten karwasz lutniczy. Dobra, na razie nie potrzebuję go. Dobrze myślałem, że to była runa, tylko po prostu musiałem opuścić most, żeby móc to tworzyć. Dobra, idziemy po tamto. No, kolejne jabłuszko, jeszcze dwa. Jabłko Edenu, tak w ogóle w Asasynie też mieliśmy. Jabłko Edenu. Dlatego pewnie później była mitologia nordycka, bo jak dużo walczy, to dokończyli. Myliłeś się wtedy. Tak. Znam głos mamy lepiej niż ktokolwiek. To była ona. Ona odeszła, chłopcze. Koniec tematu. Dobrze. Dało przejście. Chyba wejście. Kurde, tam... Pewnie coś niżej będzie jakaś opcja, żeby to otworzyć. Kurde, jak to? Nie ma przejścia. Szkoda, że cięciwa wiedźmy już nie działa. Wystarczy mnie ten dźwięk. Kurde, nie mam pomysłu, jak tę zagadkę rozwiązać, szczerze. O, kolejna maska.
wiem jak to zrobić, ale jeszcze nie wiem do końca jak. To jest irytujące. To wygląda jak ten ogień, co mieliśmy zebrać. Dobra, mniej ważne, idziemy tu. Jesteś pewien, że wiedźmie nic nie jest? Mam nadzieję, że nie zginęła. Wiedziała, co robi. No tak. Jest tego więcej. Jeśli zepniemy dość, moc nad nami powinien się pojawić. Jasne. Spodziewaj się kłopotów. Jasne. Coraz mocniej każdy, co mnie trochę martwi. Chyba się rozchorowuje. Przygotuj się! Tak, po tobie! Nista! Uważaj, nad tobą! Zachowaj czujność, chłopcze. Ja bym lepiej się uzbroił i poleczył. To jedno naczynko sobie zostawię. Tamto jedno sobie zostawię. Jeszcze zbiorę sobie to. Za każdym razem, gdy słyszycie taki trzask, to znaczy, że ja wyłączę mikrofon, bo muszę odkaszlnąć. No, a że to zostawiamy. Chodzi na to, że światło tworzy nie tylko mosty. Może przeniesie nas na górę. Tak, pewnie zaraz znowu je wyłączą. To tylko kwestia czasu. No, byliśmy tu. Zaczynaliśmy. Niebieskie drzwi! Udało nam się! Wiesz, nigdy się nie przyzwyczaję do chodzenia po świetle. Ja też. Bym się bał.
Drzwi nie mają szczeliny. Co? Mamy problem. Te drzwi się nie otwierają. Halo? Nie rozumiem. Po co komu niedziałające drzwi? Halo? Chodź, znajdziemy inną drogę. Kolejne dzwony. Skrzynia Norn musi być blisko. Przestaje dzwonić, poczekamy sekundkę. Jeszcze raz. Igit. Zwiększa się maksymalna wartość szału. Dał ci zrobić szeroki twojego miotu. To mi się podoba. Znowu ten krasnolud. Sindri? Skąd? Ej, Sindri! Mamy coś ciekawego. Naprawdę? Uwielbiam ciekawe rzeczy. Zaraz. Zabiliście pradawnego? Tak. Było ciężko? Tak. Czy to wszystko, co mi powiesz? Tak. Zrobię, co tylko wam trzeba. Tak serio? Zgubione przedmioty. Masz zgubione przedmioty. Te przedmioty, które pozostały na polu bitwy. Wciśnij, aby przyjść do menu zgubionych przedmiotów. Podzielone serce w Heimu. Dobra, ręce mogę ulepszyć. Szczerze kupiłbym jakieś karwasze, tylko takie mocniejsze. Kilkukrotnie. Dobra, pancerz Atreusa. O, my jeszcze młodzieńca. Chciałbym mieć trochę też obrony, szczerze, nie ukrywam. Rękojeść topora nowa. No i gdybym trochę czasu odnowienia i runy, ja chcę na tym podpracować. Weźmy może... tłów. Mamy drogą zbroję. To bym zrobił, tylko potrzebuję szczątki podobnego więcej. I mamy w końcu coś, by było pod obronę. Dużo więcej obrony. To wygląda bosko. Wiem, zmniejszy mi się siła, ale mam obronę, co wychodzi mi na zero w praktyce. Co ci mogę sprzedać? Sprzedaj tłów. Jakiego diabła to nosiłeś? Dobrze, dobrze. Wiesz co, pamiętaj o oddychaniu. Ten zostawiam, artefakty, maski trzymam. Kupiłem go, sprzedam, nie. O. Chyba teraz ulepszenie biodra. C-
Czego tylko zechcesz. No nie ulepszy Lewiatana, nie stać mnie. Kurde, muszę zmienić to ze skóry dzika, bo niby to jest dobre, ale... Rękojmę też bym zmienił, talizman jakoś mi wisi. Dobra, to w takim razie w tej zakładce tłów mogę kupić na ramiennik. Mogę kupić coś na ręce. Kurde, to by było dużo na minusa i miałbym inne rzeczy ogarnięte. Siłę tracę, bo również nie mają w ogóle siłę, mają wszystko inne. Co mi się średnio podoba? Stwórz jakąś tunikę. Dobra, na razie nic więcej nie tykam. Chociaż kupiłbym do Lewiatana. Talizmany jakieś może. Chciałem coś pod szczęście, runy i siłę. No to by było coś ciekawego. A nie, jest czy ja miałem coś jeszcze? Tędy. Nie wiem, jak to się bierze, że ten mały gnoj... O. A propos. Tu, chłopcze. Kolejny. Gigant czarownica. Zwie się Gryo. Miała jakieś wizje. Odyn zabił ją dla księgi? Chyba przejdziemy przez to, albo tu się zatrzymamy. W takim razie wejdźmy od razu, już tutaj mamy. Oj, to mógłbym zmienić na coś takiego. To w końcu fajnie zmieniłem. A na razie żadnej innej nie będę kupował rękojmy. Umiejętności mógłbym coś kupić, ale nie wiem, czy bym chciał. Chociaż... Będzie, dobra, będziemy kończyć już. Więc co, to byłoby na tyle. Ja byłem Ericzko, no przecież pa, widzimy się w kolejnym odcinku z gry God of War. Pa, pa!